Cześć, z tej strony Kasia i witam Was bardzo serdecznie na kanale Schronisko dla Książek. Dzisiaj przychodzę do Was z dawno, dawno temu obiecanym filmem, konkretnie to będzie Bookhaul. Bookhaul, którego nie było na kanale, tak myślę, półtora roku albo prawie dwa lata. W każdym razie postarałam się zebrać większość, bo na pewno nie wszystkie książki, które dotarły do mnie na przestrzeni właśnie tak mniej więcej od ostatniego bookhaula na kanale. Pewnie coś przeoczyłam, pewnie coś zostało na półkach. Raczej nie wydaje mi się, żeby coś mi się powieliło, bo tak patrzyłam po zamówieniach, które byłam mniej więcej w stanie odtworzyć. Tych książek zebrało się koszmarnie dużo. Czy to dobrze, czy to źle, to jakby można mieć różne zdanie, ale jest ich na tyle dużo, że nie będę w stanie ich wrzucić w jeden film, bo byłby bardzo, bardzo długi. I dlatego zdecydowałam się podzielić ten bookhaul na przynajmniej dwie części. I to, co dzisiaj nagramy, to, co dzisiaj nagram, a Wy, mam nadzieję, obejrzycie, to będą książki fantastyka, taka szeroko rozumiana. Wydaje mi się, że z tego, co zgarnęłam z półek, to wszystko tutaj trafiło na kanapę, także żeby nie przedłużać, to przejdźmy do rzeczy, bo tych tytułów i tak jest sporo. No i tak, na dobry początek coś, co jest taką klasyką gatunku. Sporo osób mnie do tego zachęcało. Grałam parę razy w planszówkę w tym temacie i w końcu stwierdziłam, że muszę mieć tę książkę na swoich półkach. Konkretnie to jest Duna Franka Herberta. Ja dostałam ją jakiś czas temu od wydawnictwa Rebis, ale w tej wersji filmowej. Po czym razem z Radkiem stwierdziliśmy, że chcemy kolekcjonować. Więc skoro Duna, to od razu też Dzieci Duny. Paul z Duny i Heretycy Duny. I właśnie staramy się kolekcjonować tę serię właśnie w tym wydaniu. Też z Rebisu, ale w tym starszym, takim oryginalnym, powiedzmy. Po prostu wizualnie nam się bardziej podobają i w związku z tym zbieramy właśnie w tym wydaniu. No i tak jak wspomniałam, nie czytałam samej książki, wiem, że to jest po prostu kultowa pozycja, ale jakoś tak ciągle nie mogę się przekonać i odważyć, żeby sięgnąć po tę książkę. Grałam w planszówkę, oglądałam film. Film podobał mi się tak 50-50, w sensie część mocno mnie wciągnęła, a część mnie trochę znużyła, więc właśnie po filmie mam trochę takie mieszane uczucie, czy na pewno chcę czytać, ale właśnie to granie w planszówkę i jakieś takie poboczne historyjki, które sprzedają mi gdzieś znajomi, tak kuszą i kuszą, żeby w końcu przeczytać właśnie Dune. Także zobaczymy. Może w tym roku, a jak nie, to kiedyś na pewno. Dla równowagi coś trochę lżejszego, coś, co upolowałam w sporej promocji. To są dwa tomy, Foxglove i Belladonna. Tu mamy z kolei wydawnictwo, to jest grupa wydawnicza Foxal, a to jest wydawnictwo Uroboros. Nie wiem, dlaczego zawsze mi się jakoś przekręca. W każdym razie, widziałam recenzję tych książek z jednego z kont, które dość mocno lubię. I to była bardzo pochlebna opinia. Stwierdziłam, dobra, zaryzykuję, jest taka duża promocja, bo one chyba były tam 50% przecenione, czy 60% nawet, więc okej. Też na pewno skusiła mnie kwestia wizualna w tych książkach. To jest coś pięknego. Barwione brzegi, okej, nie są tutaj jakieś fantastyczne, bo jest po prostu paćnięty jeden kolor, ale same te okładki i to, jak wyglądają te roślinki, takie jakby przerośnięte w takie żyłki z tych korzeni i to wszystko jeszcze jest wypukłe. Nie wiem, bardzo mi się to spodobało i stwierdziłam, że chcę mieć te książki. To jest taka luźniejsza fantastyka młodzieżowa. Czy fantastyka? Przeczytałam pierwszy tom, za chwilę się będę brała za drugi. I moim zdaniem to jest takie trochę kryminał, trochę thriller, osadzony w takich warunkach, można powiedzieć, że wiktoriańskich, gotyckich. To jest bardziej taka coś w stronę gotyckiego klimatu w wydaniu młodzieżowym. No i właśnie jest ta szczypta fantastyki gdzieś tutaj dorzucona. Przez to tę książkę, przynajmniej Belladonna, czytało się błyskawicznie. To jest takie czytadełko, nic specjalnego, ale mimo wszystko wciąga. No ale tak.
Kupiłam od razu dwie. Jakbym przeczytała Belladonę zanim kupiłam Foxglove, to nie wiem, czy bym się skusiła też na drugi tom. Ale tak, jak już są, to są. Myślę, czy jechać tak seriami, bo w sumie mam tutaj bardzo dużo serii i parę takich pojedynczych książek, ale dobra, będziemy losować. O, dobrze, coś fantastycznego, coś, co już przeczytałam i co jest po prostu ulubieńcem 2024 roku, czyli Czwarte skrzydło Rebeki Jaros. I to jest wydawnictwo Filia. I od razu mam tutaj też Żelazny Płomień, czyli drugi tom. Przepięknie wydane. Tutaj się skusiłam na to kolekcjonerskie wydanie z barwionymi brzegami, ze smokami i jest przepięknie. Tutaj też chyba była jakaś taka wklejka. Tak, wklejka z mapy. Miodzio. Znowu fantastyka młodzieżowa, w zasadzie nie fantastyka, bardziej romantazy. Młodzieżowa? Taka młodzieżowa plus, taki raczej powiedzmy 18-20. Można jej sporo zarzucić, ale dla mnie to jest po prostu 10 na 10, trafiła totalnie w mój gust, w takie sentymenty, które mam do serii fantastycznych i po prostu w idealny moment, więc pochłonęłam błyskawicznie. Mój Radek też się zakochał w tych książkach, przy czym on ignorował i przewijał te wątki romantyczne, bo to go irytowało, ale bardzo się wkręcił w smoki i w intrygę. Także dla każdego coś miłego w tej serii. No a poza tym to no, po prostu wyglądają cudownie. Ja już przebieram nogami na trzeci tom i to jest tortura, że musimy czekać tak długo. No ale cóż. Smoki, szkoła wojskowa, jest trochę krwawo. Jest wątek romantyczny, czego chcieli więcej. Kolejna rzecz, którą chcę Wam pokazać, to cały cykl, więc będę tak chyba po prostu rzucać jedna po drugiej. Konkretnie to jest Brandon Sanderson, Rytm Wojny i tak też jest Rytm Wojny, bo to jest w zasadzie ten sam tom, tylko w dwóch częściach. Ale tak, seria to jest Archiwum Burzowego Światła. I tak, mam właśnie Rytm Wojny. Obie części. Mam Dawcę Przysięgi. Też obie części. Pyk, pyk. I mam jeszcze Słowa Światłości. To jest tom drugi tej serii. I tom pierwszy, czyli Droga Królów. I to jest książka, o której za dużo nie wiem, szczerze powiedziawszy, ale co roku na świecie książki jest taka promocja jak kalendarz adwentowy. I każdego dnia, przez właśnie 24 dni adwentu, są promocje na inny tam mały zbiór książek. I te promocje są no po prostu kosmiczne. Ja kupiłam te tomiszcze, które tutaj okładkowo kosztują 80 zł, po jakieś 20. Więc stwierdziłam, że dużo osób chwali te książki. Ja co prawda nie wczytywałam się w recenzje. Ja lubię fantastykę. Mój Radek lubi takie cegiełki sobie przeczytać od czasu do czasu, więc można skorzystać z tej okazji i właśnie w ten sposób po te 20, 30 czy 15 zł, bo chyba to kosztowało coś koło 15, można opolować i w końcu przeczytać. Jeśli czytaliście, to dajcie znać, bo ja sobie trochę ostrzę na nią pazurki, ale nie wiem, czy nie poczekać z nią do jesieni. Takie dłuższe wieczory, gdzie, nie wiem, prace w ogródku nie będą aż tak wciągające, bo w tym czasie, teraz, w tym okresie letnim, no to to praca w ogrodzie zajmuje bardzo dużo czasu. W każdym razie, zastanawiam się, czy brać się za nią już teraz, czy później i jak bardzo mi się spodoba. Nie za dużo wiem na jej temat, więc też nie będę tutaj świecić oczami i wymyślać. Wiem, że fantastyka, wiem, że ma być sporo intryg, no i to są całe moje oczekiwania na ten moment o tej serii. Dajcie znać, czy czytaliście i co o niej myślicie. A propos ogrodu, Radek właśnie się znowu rozbija w ogródku. Postarałam się pozamykać wszystkie okna i mam nadzieję, że nie będzie go za bardzo słychać w tle. Ale tak, przechodząc do książek, przez chwilę mówiłam o serii, więc teraz jakiś taki standalone, może też nie do końca standalone, bo jest to pierwszy tom z serii. Konkretnie to jest Dom Trzepoczących Skrzydeł Oliwii Wildstein. Chyba tak się czyta. I jest to wydawnictwo Nowe Strony. Tak.
No i tak, tę książkę też już przeczytałam, czy w zasadzie w dużej mierze przesłuchałam. Nie zrobiła na mnie pozytywnego wrażenia, szczerze powiedziawszy. Miałam też bardzo wysokie oczekiwania po recenzjach tej książki. Ale tak, to jest fantastyka młodzieżowa. Znowu jest, miał być solidny wątek romantyczny, a mam wrażenie, że to były wzdychania jakby rozkapryszonej nastolatki, więc jakoś niespecjalnie polecam wam tę książkę. Wiem, że jest drugi tom, ale chyba nie mam cierpliwości. Chyba, że ktoś z was czytał pierwszy i drugi i ten drugi będzie lepszy, to może się odważę. Ale tak, to pokazuję tylko dla kronikerskiego porządku, ale no, nie polecam tej książki. Dalej. Coś, co z kolei mam dopiero zrecenzować. Też taka pojedyncza książka, czyli Burza. To jest pierwszy tom cyklu, więc zobaczymy, co się będzie działo dalej. Jest to książka Suni Mary i wydało tę pozycję wydawnictwo Rebis. Tak, znowu fantastyka młodzieżowa. Mamy do czynienia z historią młodej dziewczyny. Jej matka była jakąś buntowniczką, została skazana właśnie za ten swój bunt. Albo miała do wyboru śmierć taką natychmiastową, to chyba było przez ścięcie głowy czy coś takiego, albo mogła wybrać śmierć w burzy. Właśnie w tym świecie burza jest takim śmiercionośnym tworem, który rządzi się swoimi prawami i jest nieprzemijający. No i wybrała właśnie śmierć, czy nie śmierć w tej burzy. I teraz córka tej buntowniczki. No, mierzy się ze swoim losem i śledzimy właśnie losy tej młodej dziewczyny. Także to jest mniej więcej to, co pamiętam o tej książce. Będę ją czytała w czerwcu, więc na pewno dam wam znać, co o niej myślę. I tak jak w sumie pytałam w ostatnim TBR-ze, zastanawiałam się, czy nagrać reading vloga właśnie z czytania tej książki. Jeśli mielibyście ochotę na taki format, to dajcie znać. Ja się postaram nagrać i mam nadzieję, że i ja się pocieszę takim formatem i wam się spodoba. Także dajcie znać. Kolejna sprawa, którą mam tutaj, to też seria, długa seria. Muszę trochę sięgnąć. I tutaj skusiłam się z dwóch powodów. Ale tak, najpierw to jest Szklany Tron. Sarah J. Maas, czyli tak, pierwszy tom. Mam nie po kolei. Drugi tom to Korona w mroku, też w tym samym wydaniu. Będę chyba odkładać tutaj, bo się zakopię. Trzeci, czyli Dziedzictwo Ognia i czwarty, Królowa Cieni. Mam jeszcze gdzieś jakiś tom z tej serii. No za chwilę się pewnie znajdą. W każdym razie, do Szklanego Tronu przymierzam się mega, mega długo. To, co mnie skusiło w ogóle po to, żeby kupić od razu kilka książek z tej serii, to, że przeczytałam Dwory. I Dwory totalnie trafiły do tej nastolatki, która ciągle we mnie żyje. Tak, właśnie takiej szesnastolatki, która uwielbia fantastykę z wątkiem romantycznym, wzdycha do wszystkich elfów, wróżek, wampirów, czarodziejów i tak dalej, więc Dwory tak bardzo mi się spodobały, że stwierdziłam, że pora na Szklany Tron, skoro podobno ma być jeszcze lepszy. Z tego, co słyszałam, to trzeba się przemęczyć przez pierwszy tom albo dwa, a następne się mocno rozkręcają, także jestem uzbrojona w cierpliwość na czas czytania Szklanego Tronu. Liczyłam trochę na to, że może jest jakiś audiobook, ale nie znalazłam. Jeśli wiecie, na której platformie go można dopaść, to będę wdzięczna za informację, bo mam wrażenie, że właśnie Sarah J. Maas bardzo dobrze się słucha. No i tak. Znowu nastolatka, która jest zbawczynią świata, jest z jakiejś tam prostej rodziny, okazuje się, że ma ekstra moce i wymiata i tak dalej, i tak dalej. Ale czy przeszkadza mi to, że jest to naiwna i powtarzalna historia? Otóż nie. I jeszcze taka perełka, czy wisienka na torcie tego, co trafia w mój gust taki nastolatkowy, który się u mnie czasem odzywa, no to są te wydania. Są przepiękne, że twarda oprawa, że złocenia, że te kolory, że barwione brzegi i no nie, moim zdaniem to po prostu wszystko się pięknie spina i fajnie jest mieć takie książki na półce, które po prostu pięknie się prezentują. Dobrze. Po co sięgnąć dalej?
W sumie było trochę o zagranicznym podwórku, a nie wydaje mi się, żebym pokazywała jakąkolwiek książkę polskich autorów, więc może to. Mam tutaj książki Magdaleny Kubasiewicz. Jest to Kołysanka dla Czarownicy i Przysługa dla Czarnoksiężnika. To są książki wydane przez SQN i jest to seria o Jagodzie Wilczek. I jest cudowna ta seria. Przeczytałam już wszystkie tomy. Fajnie, bo mam trochę takie poczucie domknięcia, a z drugiej strony mam trochę krwawiące serduszko, że już skończyłam tę przygodę. Czytało się to wybitnie, także bardzo Wam polecam. Jest to. Czy tak, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tych książek, to o tej nagrywałam coś na pewno we wrap-upie. Postaram się go podlinkować na górze. O tej w sumie nie pamiętam, czy już się załapała na wrap-up, czy będzie w tym podsumowaniu z zaległościami. Ale tak. Historia takiej młodej dorosłej, bo ona tam ma 20 parę lat, czarownicy, 30, ale tak, mniej więcej w takim przedziale. Jagody, która jest wiedźmą klątw. To nie jest super użyteczny dar, przynajmniej w tym uniwersum, które tutaj jest wykreowane. I w sumie nie wiem, czy chcę Wam mówić coś więcej na ten temat. Polska fantastyka. Bardzo cięty humor, fajnie wyważona, bo jest trochę lekkości, ale jest też trochę takich cięższych momentów. Cały świat przedstawiony jest tak wykreowany, że można uwierzyć w ten system magiczny. Tak, świetna rozrywka. Czyta się samo, także bardzo polecam. Aż się zastanawiam, czy mimo tego, że tych pozostałych tomów słuchałam w audio, to czy nie dokupić sobie na półkę. Ale może wstrzymam swoje zapędy kolekcjonowania i chomikowania. Okej. I skoro jesteśmy przy Magdalenie Kubasiewicz, to tutaj jest jeszcze jedna pozycja, czyli Cztery pory magii. To są cztery opowiadania, czy takie dłuższe opowiadania, napisane przez cztery polskie autorki, przez Anetę Jadowską, właśnie przez Magdalenę Kubasiewicz, przez Martę Kisiel i Milenę Wójtowicz. Cztery autorki, które ostatnimi czasy bardzo polubiłam, czy ostatnimi czasy. Czytałam je w sumie tak, znaczy niektóre z tych pań, ich twórczość czytałam tak w zeszłym roku, 2 lata temu. Bardziej 2 lata temu i się wciągnęłam. A właśnie na przykład Magdalena Kubasiewicz to jest autorka, z którą się poznałam, polubiłam jakoś bardziej w tym roku. I te opowiadania, każde z nich jest skupione na właśnie innej porze roku. O tej książce też mi się wydaje, że nagrałam już recenzję w którymś z wrap-upów, więc postaram się znowu podlinkować. Wydaje mi się, że to jest ten sam film z Kołysanką dla Czarownicy. Albo jakoś w wrap-upie. I tak, znowu, ładnie wydane, świetnie się czyta, lekka fantastyka i coś z naszego podwórka. Kolejna rzecz to znowu coś takiego klasycznego. Konkretnie to jest Terry Pratchett i mam tutaj Zbrojni i Trzy Wiedźmy. Zdecydowałam się na akurat te dwa tomy ze świata dysku, ze względu na to, że tak, Zbrojni to jest. Może inaczej. Terry Pratchett w świecie dysku ma parę różnych cykli i one się między sobą czasem trochę przeplatają. I kiedy chciałam przeczytać pierwszą książkę właśnie ze świata dysku, to byłam mega skonfundowana. Za co ja mam się zabrać, od czego zacząć, gdzie to jest początek, gdzie to jest koniec. Okazuje się, że nie ma czegoś takiego, że są jakieś tylko sugestie, od czego lepiej zacząć, a od czego może lepiej nie. I bardzo pomogła mi tutaj Daga. Dagmara, która podesłała mi taką mapkę właśnie z rozrysowanym, który cykl jest który, gdzie są jakieś te odnogi, gdzie się jeden łączy z drugim i tak dalej, i tak dalej. I na tej podstawie stwierdziłam, że najfajniej byłoby zacząć właśnie od cyklu o Straży Miejskiej, ewentualnie właśnie o cyklu o wiedźmach, jeśli mnie pamięć nie myli. No i stąd właśnie to, bo tak, pierwszy tom cyklu o straży przeczytałam, bardzo mi się spodobał, trafił w ogóle do topki z zeszłego roku, no więc dokupiłam sobie drugi tom i stwierdziłam, że też chciałabym poczytać trochę więcej o wiedźmach, więc dokupiłam Trzy Wiedźmy. Terry Pratchett wydaje mi się, że
Ostatnio nie jest jakiś super popularny, a przynajmniej nie na kanałach książkowych, które tam od czasu do czasu obserwuję. Okej, ostatnie 2 miesiące praktycznie nie obserwowałam social mediów związanych z książkami, ale to, co gdzieś widziałam na przestrzeni ostatnich lat, to jakby nie przewija się tam Pratchett. A moim zdaniem to jest super literatura, szczególnie, znaczy okej, dobra, może nie powinnam się jakoś mocno wypowiadać, bo przeczytałam jeden tom, ale z drugiej strony to, jak dużo moich znajomych poleca te książki, jak dobrze się bawiłam na tym pierwszym tomie, który przeczytałam, daje mi już jakiś ogląd, że to jest naprawdę świetna literatura, że to nie jest tylko chamska rozrywka, tylko jest tam dużo takiej też inteligenckiej treści, ale przy tym nie jest to ciężkie. Idealnie wyważona książka, że jeśli chcecie sobie wyciągnąć jakieś wnioski, to jesteście w stanie to zrobić. Jest tam mnóstwo ironii, mnóstwo takiego właśnie inteligentnego żartu, co ja sobie bardzo cenię. No i tak, także uważam, że te książki zasługują na jakiś powrót do popularności. Wiem, że one święciły jakieś takie swoje triumfa, przynajmniej wśród moich znajomych, kiedy byłam jakąś taką młodszą nastolatką. No i tak mi trochę przykro, że nie są już tak chętnie czytane. Ale tak, bardzo polecam, sama się za nie biorę i mam ambitny plan, żeby kiedyś w życiu przeczytać wszystkie książki związane ze światem dysku, znaczy z tego cyklu. Zobaczymy, jak mi pójdzie, bo jest ich sporo, a książek innych do przeczytania też jest sporo. Ale tak, stosik mi tutaj rośnie, przejdźmy dalej. Jest, znalazłam książki następne, stary J. Maas. Tu przyciągnę je. No i tak, to jest w sumie seria, o której wspominałam, czyli Dobory. I mam tak, w dwóch tomach wydane Dwór Srebrnych Płomieni, część pierwsza, część druga, czyli historia związana z Kasjanem i Nestą. Dwór Szronu i Blasku Gwiazd, czyli taka seria przejściowa, to jest taki tom 3,5. 3,5, 2,5. Nie pamiętam. Dwór Mgieł i Furii. I pierwszy tom, czyli Dwór Cierni i Róż. Nie mam jednego z tomów, bo nie było go już w Empikach. Bo tak, generalnie dopadłam te książki na takiej promocji. Było minus 70 na drugi tom i tak ich skompletowałam. Jestem z siebie bardzo zadowolona. I tak, Dwór Cierni i Róż. Zaczęłam słuchać tej książki w audio, tak trochę od czapy, trochę przez przypadek. Były moje wielkie włoskie wakacje i stwierdziłam, że potrzebuję czegoś lekkiego, odmurzającego i romantazy było po prostu idealnym wyborem. No i przepadłam. Pokochałam te postaci, pokochałam styl Sary. Także stwierdziłam, że bardzo chciałabym mieć te książki na półkach, bo nawet gdybym chciała po prostu sobie przeczytać któryś konkretny tom, albo jakieś tam kilka scen, czy coś takiego na poprawę humoru, albo wrócić sobie do jakiegoś takiego czytadełka, które się zna, które wciąga, a które odmurzcza i nie jest wymagające, jest lekkie i nie ma jakichś super głębokich treści, no to fajnie by było mieć to na półce, żeby móc po prostu po to sięgnąć, więc jak trafiłam na taką promkę, to tym bardziej kupiłam sobie właśnie te książki w wersji papierowej. I co? Romantazy. W sumie chyba powiedziałam mniej więcej, o czym są te książki, tak bardzo skrótowo, bukholowo, bo tak jakbym opowiadała dłużej, to ten film trwałby 1,5 godziny, a chyba tego nie chcemy. A, no i pod spodem były też dwa tomy związane ze Szklanym Tronem, czyli tak, Zabójczyni. To jest zbiór opowiadań właśnie związane ze Szklanym Tronem. Słyszałam, że niektórzy polecają zacząć całość właśnie od Zabójczyni zamiast od Szklanego Tronu. Nie wiem, jeśli macie jakieś sugestie co do kolejności czytania, to też się chętnie, je przyjmę, tak. Się zaczęłam plątać. I tak, poza Zabójczynią jeszcze z tej serii mam Wieżę Świtu. Już nie w takim pięknym wydaniu, ale chyba tutaj mi z kolei brakowało albo do jakiejś darmowej wysyłki, albo właśnie tej promocji, że drugi tom był jakoś taki dużo tańszy.
Nie wiem, pamiętam, że kupiłam ją jakoś tak mega okazyjnie i stwierdziłam, że już dobra, trudno, że nie jest w tym nowym wydaniu, ale szkoda nie skorzystać z okazji. Także tak, jest też Wieża Świtu. Sarah J. Maas jest tam wyposażona solidnie. Okej. Okay. Dalej, coś, co też już znam. Konkretnie to jest Księgarnia i Kościotrupy, Epickie Przygody, Pierwsze Miłości, Książki z Drugiej Ręki, Travis Blade i to jest książka z wydawnictwa Insignis, a mówię, że trochę już znam, bo przeczytałam pierwszy tom, czyli to było latte, ojej, ale mam dziurę w mózgu. Nie przypomnę sobie. No nieważne, w każdym razie pamiętam, że tam były, że w tytule było latte. O nie! Jest to książka o orczycy, która prowadzi kawiarnię, której właśnie chce sprzedawać latę. No cóż, mam pamięć złotej rybki, także przepraszam was bardzo. Ale może w sumie znajdę to gdzieś tutaj z tyłu. Legendy i latę. Tak, dowiedziałam się. W każdym razie, Legendy i latę były najsłodszą, najbardziej rozczulającą, otulającą, kocykową książką, jaką przeczytałam w 2024. Czy to był już początek 2023, albo to był początek 2024. Jakoś mniej więcej w tym okresie takim jesienno-zimowym. I kiedy zobaczyłam, że wychodzi drugi tom, no to musiałam go po prostu mieć, bo pierwszy tak bardzo mnie kupił. To jest, pierwszy tom był właśnie o orczycy, która stwierdziła, że pora pożegnać się ze swoim mieczem, powiesić go na ścianie jako pamiątkę i zacząć podążać za marzeniami, a jej marzeniem było prowadzenie kawiarni w świecie, który tych kawiarni prawie nie znał. I to jest tak naprawdę historia o jakiejś przyjaźni, bo ona zatrudniła do tej kawiarni sukubkę, zatrudniła piekarza, który był jakimś takim myszostworkiem, nie pamiętam dokładnie, co to było za rodzaj stworzenia. Tam były różne przygody, ktoś jakby próbował ją prześladować w jakiś sposób, nie będę też tutaj za dużo spoilerować, ale było w tej książce tyle ciepła i uroku, że właśnie jak zobaczyłam taką dobrą ofertę na tę książkę, to stwierdziłam, że tak, chcę ją mieć i będzie na moich półkach. I jest. Pa-pam. Kolejna rzecz to coś, co może was zdziwić, że kupiłam ją w ostatnim czasie, ale tak, to jest Andrzej Sapkowski, Ostatnie życzenie. Jest to pierwszy tom, a w zasadzie nie pierwszy tom. Jest to zbiór opowiadań z sagi o Wiedźminie. I miałam serię, czy sagę wiedźmińską u siebie na półkach, ale nie miałam Ostatniego życzenia. Bo jakby zaczęłam w ogóle czytać tę serię z polecenia mojego przyjaciela i pożyczyłam ten pierwszy tom. Więc czytałam go tylko właśnie w tej pożyczonej książce i nie miałam swojego wydania. A że to jest dla mnie seria życia, to musiałam to kupić. Także w końcu trafiła. I jestem szczęśliwą posiadaczką kompletnej serii. I to wszystko, co mam do powiedzenia. Znaczy, może jeszcze czytajcie Wiedźmina. Tak. Ignorujcie serial, czytajcie Wiedźmina. Skoro już jesteśmy przy polskich autorach, to następne dwie książki, które zdobyłam ostatnimi czasy, to Katarzyna Płozyńska i jest to Hąśba i Sąpierz. I tak jak tu widzicie, to była dobra promka, 15 zł. A tą nie pamiętam, gdzie upolowałam, ale tak, mam chyba na jakimś Empiku, jeśli mnie pamięć nie myli, w jakiejś promocji. W każdym razie, Katarzyna Płozyńska raczej jest znana z kryminałów i ze swojej serii o Lipowie. Mam wrażenie, że to jest bardzo, bardzo popularna seria i że się sporo przewijała gdzieś tutaj na YouTubie, na Instagramie i tak dalej. Mam jakąś szaloną grzywkę dzisiaj, nie mogę ogarnąć. Ale tak, Katarzyna Płozyńska. Czytałam tamtą serię, bardzo mi się podobała. Ale to, co dostajemy tutaj, to coś, co ma być zupełnie inne, ale z taką szczyptą tej
powiedzmy starej puzyńskiej. Konkretnie to ma być fantastyka w takim wydaniu starosłowiańskim. Ja uwielbiam te klimaty, co zresztą można stwierdzić po Wiedźminie. Ale generalnie jakby fascynują mnie te klimaty, bardzo mi odpowiadają. Jest dla mnie coś takiego coś takiego pociągającego w tych takich wierzeniach ludowych starosłowiańskich i lubię historie, które są osadzone właśnie w takim folklorze. No i dlatego stwierdziłam, że koniecznie chcę sięgnąć właśnie po te książki i je kupić. Szczególnie, że mi wpadły jeszcze w jakieś promce. Ale tak, ma być fantastyka starosłowiańska plus do tego jakieś tam wątki kryminalne. O Sąpierzu nie wiem za dużo, to jest drugi tom. Właśnie z tej serii. Seria nazywa się Grodzisko. Tak, Grodzisko, to jest napisane. A tutaj wiem, że jest trójka bohaterów, którzy wydaje się, że nie mają ze sobą nic wspólnego. Tam jest jakaś młoda dziewczyna, jakiś chłopaczek z budowy i kat. A całość akcji zawiązuje się, bo zostaje wykradziona, skradziona tarcza, która była poświęcona przez Boga Wojny. No i to jest mniej więcej to, co wiem na temat tej książki, ale po tym, jak lekko czytało mi się Sagę o Lipowie, no to stwierdziłam, że po prostu w to skaczę. Szczególnie właśnie ze względu na ten słowiański klimacik. I w sumie to nie wiem, czemu nie wrzuciłam jej na TBR na ten miesiąc. Ale tak. To jest kwestia tego, że brakuje mi półek na książki i na razie jeszcze leżą w stosach tam, gdzie te półki mają powstać. I nie widzę, co mam. Ale tak. Nie będę się skarżyć. Okej, okay. Ostatnia seria chyba z polskimi autorami, czyli teraz mamy Anetę Jadowską. Bo tak, przeczytałam heksalogię o Dorze Wilk, ostatnio też, znaczy ostatnio, całkiem niedawno, przeczytałam też trylogię szamańską, przeczytałam Cud Miód Malina i Cudawianki, no i stwierdziłam, że na tyle się polubiłam z tą autorką, że może warto dać szansę też innym książkom z cyklu. I w ten sposób na moje półki trafiło Dzikie Dziecko Miłości, Dynia i Jemioła, który jest zbiorem opowiadań takich, mają być podobno około świąteczne, ale nie wiem, jeszcze nie czytałam. I taki śliczny zbiór w cudownym wydaniu Ropuszek, to też są opowiadania. W ogóle mam wrażenie, że jakoś bardziej mi się podobają historie pani Anety, które są opowiadaniami, niż te długie formy z heksalogii. Szamańska seria jeszcze jakoś tak okej, okay, ale właśnie chyba te opowiadania najbardziej mi przypadają do gustu. No i tak, tutaj w Ropuszkach jest tych opowiadań dużo. Nie są niestety ponumerowane. I jeśli mnie pamięć nie myli, to jeszcze powinna być taka linia czasowa, co kiedy czytać. Ale nie wiem, czy to jest w tym wydaniu, czy w jakimś innym. Dajcie mi sprawdzić. Tutaj jest tak. I to moim zdaniem może być super przydatne. I też się cieszę, że w końcu to mam u siebie fizycznie, że jest po prostu taka linia czasowa, także mamy cykl o Dorze, cykl właśnie o Witkacu, który w sumie już przeczytałam i te opowiadania, czyli można sobie taką drabinką mniej więcej sprawdzić, co się po czym powinno czytać, a przynajmniej to są te książki, które były wydane no właśnie do momentu zebrania Ropuszek, czyli tutaj ostatnie jest opowiadanie Duch w szafie, Silna. A z serii mamy Dzikie Dziecko Miłości. Więc jeszcze trochę książek zostało wydanych później, ale przynajmniej mam jakiś wstępny drogowskaz, co po czym czytać. I myślę, że to jest wartościowa sprawa. Tak, a Dzikie Dziecko Miłości przeczytałam w tym czasie, kiedy nie było mnie na YouTubie przez te ostatnie 2 miesiące mniej więcej. Także będzie niedługo recenzja. A my tak, przechodzimy dalej. Dalej mamy coś, co dopadłam znowu na promocji. I jest to Samantha Shannon, czyli Dzień Nastania Nocy. Część pierwsza i część druga. To jest ta sama promocja, o której już mówiłam wcześniej w Empiku, czyli druga tańsza książka minus 70%. No i stwierdziłam, że to będzie dobra okazja, żeby upolować ten dwuksiąg.
I teraz tak, Samanthy Shannon czytałam Zakon drzewa pomarańczy i to, co mnie przekonało do sięgnięcia po Dzień nastania nocy, to to, że tutaj mamy mieć jeszcze więcej smoków, że to jest ten sam świat, co właśnie w Zakonie drzewa pomarańczy, który już poznałam, ale właśnie liczę na to więcej smoków i że jest po prostu lepsza ta książka, że widać, że autorka się rozwinęła, że ten warsztat jest dopracowany i takie bardziej to spójne wszystko ma być. To jest to, co słyszałam. Czy to prawda? Okaże się. Mam nadzieję, że tak. Trochę mnie przytłacza ta ilość kolorów i ta pstrokatość układek. No ale każdy ma taki gust, jaki ma. I o gustach się nie dyskutuje. Kto kiedyś ktoś mądry powiedział. No i tak. Zobaczymy. Jeszcze tak dla porządku. To, co wiem o tej książce, to to, że ma być... ma jakby rozgrywać się przed wydarzeniami z Zakonu drzewa pomarańczy, co moim zdaniem może być całkiem interesujące. Nawet jeśli nie czytało się właśnie Zakonu drzewa pomarańczy, to może właśnie przez ten zabieg będzie można zacząć od dnia nastania nocy. Okej, i jeszcze jedna książka Samanthy Shannon to Czas żniw. I tutaj wydaje mi się, że Agacia się chyba tak bardzo zachwycała tym czasem żniw, więc to mnie trochę tak skusiło, a potem mój Radek zaczął słuchać tej książki w audiobooku i narzekał, że przydało mu się coś w papierze, a jeszcze jakby była mapa albo jakaś rozpiska, to w ogóle byłoby idealnie. No i tutaj jest taka pomocna rozpiska. Także ja stwierdziłam, że skoro w audiobooku ta książka może być na tyle przytłaczająca i że można się pogubić, to że wolę ją mieć w papierze, żeby po prostu usiąść z papierem w ręku i się skupić, a nie tylko słuchać jako przerywnik gdzieś tam w tle. To, co jeszcze wiem na temat tej książki, to to, że to jest debiut w ogóle Samanthy, a podobno i tak wyrywa z kapci. No i co? Mam nadzieję, że mnie też tak w całości. Potem jak miałam jakąś taką próbkę stylu, czy próbkę, w sumie tych stron tam było chyba 1000, ale powiedzmy, że próbkę stylu w Zakonie drzewa pomarańcze, tak wydaje mi się, że właśnie Czas żniw, czy w ogóle jakby cała ta seria też ma sporą szansę, żeby mi się spodobać. No i tak. Będę czytać, tylko nie wiem kiedy, ale będę. Kolejna sprawa to książki Patricji Briggs. I tak, po pierwsze to jest Polowanie. To jest drugi tom z serii Alfa i Omega. Jest na pewno recenzja, jakaś taka krótsza chyba na kanale, albo może jest w podsumowaniu... Nie, powinien być jeszcze w jakimś osobnym TBR-ze, czy w osobnym wrap-upie. Ale tak, na pewno jest jakaś forma recenzji na kanale. To jest trochę słabszy tom niż pierwszy, ale tak, to jest historia Anny i Charlesa. To jest para wilkołaków. Właśnie on jest alfą, ona omegą z różnych stad, ale wpajają się w siebie i tam się zawiązuje relacja romantyczna. To nie jest duży spoiler, bo to się dzieje gdzieś szybko. Dosłownie tam pierwszy rozdział czy drugi w książce. Ale naprawdę te książki były tak dobrze napisane, że jak normalnie kibicuję elfom i wampirom, czarownicom, to są trzy moje jakby typy nadprzyrodzonych istot, a wilkołaki było takie jakby, nie, wilkołaki to zawsze jakby dla mnie nie były interesujące stworzenia i interesujący koncept. W fantastyce tak, w tej książce po prostu przepadłam. Wciągnęłam się na maksa, polubiłam te wilkołaki i było to dla mnie super interesujące. No i tak jak pierwszy tam to po prostu wciągnęłam, nie wiem, chyba w 2 dni, w 1 dzień, to podobnie było z tym drugim. I kiedy tylko wyszedł, to od razu musiałam go kupić i przeczytać. No i tak, ponieważ na tyle spodobał mi się styl Patricji Briggs, to tak Mara. To drugie pozdrowienie dzisiaj. Poleciła mi inny cykl tej autorki, czyli cykl o
Mercedes Thompson. No i tak zaczęłam polować na te książki, mam tom pierwszy i tom dziesiąty, także rozstrzał spory, ale to dlatego, że wygrzebałam je z koszy w Biedronce, po dyszce, także jestem z siebie mega dumna. Ale no właśnie, to rozpoczęło moje polowanie na inne tomy z tej serii. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się je gdzieś dopaść. Bo tak, nie sprawdzałam jakoś, szczerze powiedziawszy, jakoś bardzo dokładnie wszystkich miejsc, gdzie można te książki kupić. Ale tak, Mercedes Thompson, czyli moje luźne poczytajki na dni, kiedy chcę się odmurzyć, kiedy chcę książkę, która jest dobrze, sprawnie napisana, z bohaterami, w których uwierzę. Ale no właśnie, jest jakby lekkim czytadłem, ale nie jest totalnie bez mózgu napisane, bez ładu i składu. Tak, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Mercedes Thompson, Wilkołaki. Mam nadzieję, że utrzyma ten klimacik, który był w Alfa i Omega. Jeśli czytaliście, to dajcie znać. No i właśnie, czy warto polować na te pozostałe tomy. Pa, pa. O! Jeszcze dwie książki Sary J. Maas, jakoś ją musiałam przegapić wcześniej. Konkretnie to jest Księżycowe Miasto, czyli trzeci cykl. I to chyba też jest po prostu upolowane na tej zasadzie, że a, wiem, była promocja na stronie grupy wydawniczej Foxal i chyba też na tej zasadzie upolowałam te tomy ze Szklanego Tronu, że było minus chyba 40 czy minus 50 na całą twórczość Sary. No i w ten sposób złapałam Księżycowe Miasto. To jest konkretnie tom pierwszy, czyli Dom Ziemi i Krwi, tylko on jest podzielony na dwie części. Tak swoją drogą, to w sumie taki trochę temat na pogadankę, a może niekoniecznie na Bookhola. Czy też was drażni to rozdzielanie na dwa tomy, czy jesteście po tej stronie zwolenników? Bo ja w sumie co książka to mam inną opinię i tak jak tutaj w Księżycowym Mieście, to wydaje mi się, że ten podział tak wizualnie może mieć sens, chociaż w sumie tak jak patrzę teraz na książki, to można było też to po prostu inaczej wydać. No bo gdybym miała mieć taką jedną cegłę, to czuję, że odpadałyby mi nadgarstki. O tyle przy tej drugiej książce, czyli Dwór Srebrnych Płomieni, to nie czaję tego podziału tak w ogóle. Po co? W sensie totalny skok na kasę jak dla mnie. Ale tak, to temat na jedną luźną, może trochę dłuższą pogadankę. Wracając do książek i w sumie możemy zostać przy grupie wydawniczej Foxal, bo tutaj mam pod ręką. Tak, mam serię, o której nie dowiedziałam się za dużo, tylko skusił mnie autor. A konkretnie to jest Wojna Lotosowa, czyli tak, mamy pierwszy tom, to są Tancerze Burzy. Trzeci tom to jest Głosząca Kres, tak jak po kolei mi wyszło. I drugi tom to jest Bratobójca. I to są książki J.A. Christopha, który napisał Wampirze Cesarstwo, które mam wrażenie, że jest wychwalane pod niebiosa wszem i wobec. I którą zresztą też kupiłam, ale to z innego wydawnictwa za chwilę przejdziemy. Nawet nie z wydawnictwa, ale z innej strony. Tak, z wydawnictwa też. W każdym razie, J. Christoph, Wojna Lotosowa, wydawnictwo Uroboros, czyli grupa Foxal. No i tak, właśnie ze względu na to, że inna książka tego autora jest tak chwalona, to stwierdziłam, że zaryzykuję i kupię właśnie tą serię. Też tutaj skusiła mnie bardzo promocja na tę serię, bo jeśli kupiło się dwa pierwsze tomy, to trzeci był gratis i jeszcze do tego miałam jakiś tam kod zniżkowy chyba znowu na jakieś 30-40%, więc to był dzień dziecka dla mnie totalnie. Ale może, żeby jeszcze tak nie było totalnie, pokazuję, jedziemy dalej, to sprawdźmy, co tu jest napisane z tyłu, bo niestety moja pamięć o tej rybki się znowu odzywa i nie pamiętam, o czym jest ta książka. Tak, epicka fantastyka, steampunk i japońska mitologia. To mogło być zdanie, które mnie przekonało do kupienia. I tak, skażony przez przemysł krwawego lotosu, świat wysp Shima zmierza ku nieuchronnej ekologicznej społecznej katastrofie. Mamy demony, bóstwa, japońskie mity, jest jakaś tutaj gildia, niewolnicza praca,
i młodą łowczynię, która na rozkaz swojego szalonego władcy ma schwytać mitycznego gryfa. W każdym razie, tutaj mamy pierwsza część wzruszającej, tragicznej opowieści o przyjaźni, miłości, wierności i zdradzie, czyli w sumie zdanie reklamowe jak każde inne. Musicie mi wybaczyć, jest już dość późno, jak nagrywam ten film. W każdym razie, kupiłam. Wiem, że jest to, przynajmniej takie mam skojarzenie, że to miała być bardziej młodzieżowa saga tego autora. No i zobaczymy, jak mi się spodoba. No i skoro mowa o J.U. Christophie i skoro już wspomniałam, to kupiłam jeszcze Wampirze Cesarstwo i to jest książka, którą upolowałam w promocji tej kalendarzu adwentowym na świecie książki, także jestem z siebie mega zadowolona, że złapałam ją po prostu za jakiś ułamek ceny. I zaczęłam sobie ostrzyć na nią zęby ze względu na kanał Fantastyka na Luzie, bo właśnie był tam bardzo, bardzo mocno polecany i tak dość często wraca ta książka. No i stwierdziłam, kurczę, pora się odważyć, pora zaryzykować i zaufać tej recenzji i sięgnąć po tę książkę. To ma być dark fantasy właśnie, sam tytuł wskazuje, skupiony na wampirach. I tutaj mają być takie mroczne wampiry, takie, że to są czarne charaktery. No właśnie, bo to jest dark fantasy. Także właśnie liczę, że to będzie wciągające, że będzie krwawo, mrocznie i tak dalej, i tak dalej. To, co wiem na temat tej książki, to to, że w tym świecie, w którym żyjemy, wampiry wypowiedziały wojnę ludziom i na tyle odnoszą sukcesy w tym wszystkim, że od 20 paru czy 30 lat nie wschodzi w ogóle słońce. Są jakieś pojedyncze miejsca, gdzie świeci się światło, a tak to świat przedstawiony jest pogrążony w mroku. Jest jakiś zakon, który zwalcza te wampiry, ale już jest na tyle słaby, że tam został dosłownie ostatni przedstawiciel i no i to chyba jego w ogóle taką spowiedź, czy jego jakąś wersję wydarzeń będziemy poznawali w tej książce. Także wyczuwam długie jesienne wieczory w towarzystwie Wampirzego Cesarstwa w tym roku. Dalej coś, co już recenzowałam na kanale i co mi się nie spodobało, a też było polecane przez Fantastykę na Luzie, to Bogobójczyni. I ta książka na tyle mnie ubodła w serduszko, że nie będę się teraz rozwodzić. Jest recenzja we Wrapupie. Są elementy w tej książce, które są cudowne, jest bardzo duży potencjał, ale jest tak dziadowo zmarnowany, że to mnie chyba najbardziej boli w tej książce. Nawet nie to, że ona jest aż tak do kitu, bo w sumie nie jest jakaś wybitnie zła, tylko właśnie to, że no, że zabrakło jakiejś takiej egzekucji, dobrego podprowadzenia i że jakby cały ten zmarnowany potencjał po prostu mnie wkurza. Czyli taki durny błąd logiczny. Ale okej. Kolejna rzecz, którą chciałam wam pokazać, to książki Łady Łuziny. I jest to wydawnictwo znowu Insignis. I to jest tak, Miecz i Krzyż i Strzały w Operze. A to są Wiedźmy Kijowa. I tak, o ile o Strzał w Operze nie czytałam, i nie wiem za dużo na temat tej książki, kupiłam ją po prostu jako przedłużenie tego pierwszego tomu, to o tym pierwszym tomie wiem, że jest to historia o współczesnych wiedźmach w Kijowie. Znowu fantastyka. Trzy takie zupełnie różne kobiety, tam jest jakaś tam pracownica z nocnego klubu, bizneswoman i jakaś introwertyczka. Z opisu pamiętam, że zaczytywała się w Mistrzu i Małgorzecie. Przez przypadek spotykają się gdzieś w Kijowie. W momencie, kiedy umiera wiedźma i przejmują jej moce. Moim zdaniem to jest na tyle ciekawy pomysł, że chciałam go przeczytać. Wiem, że tam jeszcze wchodzi jakiś taki wątek kryminalny, coś, jakieś tam dochodzenie, no wiadomo, że musi się zawiązać jakaś intryga. I wydaje mi się, że to wszystko jest wciągnięty ojciec jednej z głównych bohaterek. Ale tak, to jest to, co wiem. I jeśli dobrze kojarzę, to tutaj główną osią będzie jakaś taka walka z demonem, który wrócił do Kijowa i to, że jest tutaj stary, potężny demon i trzy młode, niedoświadczone
losowo zgarnięte z ulicy czarownice muszą sobie z nim poradzić. Także wydaje mi się, że to może być całkiem zabawne, ale jednocześnie może być to całkiem fajna fantastyka. No i w ten sposób wylądowała na mojej półce. Kolejna rzecz to coś, co upolowałam na domowych targach książki. Jest to Miasto Mociądzu. I przeproszę, bo nie przeczytam tego nazwiska. W każdym razie to jest książka Winidia, czyli znowu bardziej młodzieżowa fantastyka. I to, co mnie w niej skusiło, to to, że jest to zupełnie inny krąg kulturowy niż to, z czym mam styczność na co dzień. To, jakie książki czytam na co dzień, czy, nie wiem, oglądam filmy itd., itd. Bo tutaj mamy historię związaną z Bliskim Wschodem. Nie wiem, czy to jest tak... Jest wymieniony bezpośrednio Kair, czyli egipskie klimaty. No i to, co jeszcze wiem, to to, że tu mamy historię znowu młodej dziewczyny, która jest jakąś tam oszukaczką, naciągaczką, tam wróży ludziom z ręki, ale generalnie to wszystko zmyśla, aż to nagle okazuje się, że magiczne moce w tym świecie jednak istnieją. Nie wiem, czy to jakiś potwór, czy sprawdzę szybko, tak, tajemniczy wojownik Jin zaczyna się nią interesować, bo właśnie ta dziewczyna przez przypadek, nasza główna bohaterka, go przywołuje i tak zawiązuje się cała akcja. Słyszałam też bardzo dużo pochlebnych opinii na temat całej tej serii, ale tym razem odezwał się we mnie głos rozsądku i kupiłam tylko pierwszy tom. Jeśli mi się spodoba, to kupię następny. Powiem teraz coś, co kupił mój Radek, więc ja w sumie nie wiem za dużo na temat tej książki, ale tak, to jest wydawnictwo Insignis, Apostata. Mają być tutaj motywy związane z Lovecraftem, czy to jest historyczna inspiracja, nowe światy, demoniczna groza w zaskakującym debiucie powieściowym z pogranicza fantastyki, kryminału i horroru. I jeśli mi się dobrze kojarzy, to jest w ogóle książka polskiego autora. Tak. Łukasz Czarnecki. Czarnecki, tak. Tylko moja obwolota mi zasłoniła C. Powinnam teraz puścić jakieś świerszcze w tle. Dobrze. Był moment na świerszcze, także Łukasz Czarnecki. Przepraszam. Obwoluty takie na połowę książki to nie jest dobry pomysł, jak widać. Tak. Zobaczymy, czy mi się spodoba, czy ja się odważę, żeby też ją przeczytać. Dajcie znać, czy czytaliście, co o niej myślicie. No i tak, jeśli chcielibyście usłyszeć recenzję, bo nie wiem, czy ja chcę po nią sięgać, ale trafiła na moje półki, więc pokazuję, że jest. To kolejna rzecz to coś, co bardzo polecił mi pan, kiedy byłam w księgarni i stwierdziłam, że zaryzykuję, skoro spotkaliśmy się przy półce z książkami w Empiku, to czemu nie zaryzykować? Jest to książka Petera Breta, Pustynny książę z Fabryki Słów. Co prawda pan polecił mi tę książkę, kiedy byłam w Empiku. To był taki okres świąteczny, kiedy ja też szukałam jakiś tam książek dla siebie, czy na jakieś prezenty i sprawdziłam, jaka jest cena tej książki w innych, no u konkurencji, nie w Empiku, i wpadło w kalendarz adwentowy w świecie książki. Mam wrażenie, że jakby z tej akcji to bardzo dużo książek w tym bookhaulu. No ale tak. Pan bardzo polecał tę książkę, mówił, że jest to jedna z lepszych rzeczy, które przeczytał na przestrzeni ostatnich 2 lat. I to mnie przekonało. W moich wyobrażeniach i tego, co pamiętam, co pan opowiadał, ma być mrocznie, ma być wciągająco, zaskakująco, więc trochę na to liczę. Mają być demony, potwory i jakieś tam inne stworzenia nocy. Po okładce tak się zastanawiam, czy to nie są też jakieś smoki, ale nie pamiętam, żeby ten pan o czymś takim mówił. Ale tak, zobaczymy, jak mi się spodoba i kiedy w końcu po nią sięgnę. Kolejna książka, która też w sumie została zakupiona dla Radka. I jest to książka z wydawnictwa Insignis, Dymitr Glukowski, Metro Trylogia, czyli zebrane w jednej cegle. No i tutaj wracamy do tego tematu cegła kontra pojedyncze wydania i rozbijanie na
dużych tomów na część, na części. Tak, ja słyszałam o tej książce dużo, bardzo dużo moich znajomych ją czytało i się zachwycało tym uniwersum i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem, czy to jest coś, co mnie wciąga i co mnie pociąga i na co mam ochotę. Ale tak z kronikarskiego obowiązku to jest seria w takim świecie post-apo, gdzie nie da się żyć na powierzchni i tutaj, jeśli dobrze pamiętam, to się wszystko dzieje w rosyjskim metrze. Ale tak, generalnie ludzie zeszli pod powierzchnię ziemi i żyją w korytarzach metra. I całe miasto funkcjonuje właśnie w tym metrze. Tam też są jakieś spory między różnymi mieszkańcami, różnymi, nie wiem, jak to nazwać, to nawet nie miastami, wioskami, jakimiś tam klanami, które żyją w tym metrze. Kojarzy mi się, że w tym metrze też mieszkają jakieś potwory. No i tak. To jest to, co wiem na temat właśnie metro 2033. W sumie mało czasu nam zostało. Tak. No i faktycznie to jest plan moskiewskiego metra. Ta mapa jest taka całkiem solidna. Zbliżamy się powoli do końca. Zostało ostatnie 5 książek i te ostatnie 5 książek to chyba są w większości takie impulsywne zakupy. I tak. Adam Przechrzta, Sługa Krwi, i to jest książka, która właśnie była w tym kalendarzu adwentowym i była po prostu za jakieś tam groszowe sprawy, 12-15 zł. I pamiętam, że ten opis mi się spodobał, znaczy pomyślałam, jak przeczytałam ten opis, że to jest coś, co może się spodobać Radkowi, ale też w jakimś stopniu mi, i dlatego ją kupiłam, ale co tam było w tym opisie, to oczywiście nie pamiętam. Mogę w sumie tutaj szybko sprawdzić. Świetle czy rany po wojnie z przeklętymi, ludzie zaczynają zapominać o niebezpieczeństwie, ale szewczące istoty, które niegdyś kroczyły po ziemi jako bogowie, nie zapomnieli o ludziach i mają własne plany. W chwili nieuchronnej klęski Olaf Rudnicki zgadza się zapłacić własną wolnością za życie swojej rodziny. Dumny, potężny alchemik trafia do świata, w którym jest jedynie niewolnikiem. Bezlitosnym, posłusznym narzędziem w rękach... Bezlitosnym? Posłusznym narzędziem w rękach swojego pana. Rozpoczyna się wojna, której zasad Rudnicki nie zna, ale wie jedno. Od tego, jak wywiąże się ze swojej przysięgi, zależy życie jego, jego rodziny, jego świata. Jeśli zawiedzie, choćby przeżył, nie będzie już miał gdzie wracać. Jeszcze taki opis od wydawcy. Zobaczymy. Jeśli czytaliście, to dajcie znać, bo ja w sumie się nie edukowałam w temacie tej książki za bardzo. Następna i w sumie już ostatnia w tym zestawieniu książka polskiego autora to Jarosław Grzędowicz. Popiół i kurz. I tutaj znowu mamy Fabrykę Słów. I to jest książka, którą z kolei zamówił sobie Radek. Także pokazuję tylko po to, żeby pokazać. I tak, trzy ostatnie. Oszukałam was, bo jest jeszcze jedna polska autorka. I tak, to jest Aneta Swoboda, Studium Pentagramu. I jest to tom pierwszy. I znowu grupa wydawnicza Foxtel. I mamy nawet ograniczenie wiekowe, 13+. Szanuję. Moim zdaniem powinno być na okładkach takie oznaczenia. Boję się tej książki ze względu na to, że jest to książka z Wattpada. I recenzowałam raz jedną książkę z Wattpada. To była najgorsza grafomania, jaką miałam w rękach. Serio, serio. Ale może tutaj będzie lepiej. Tutaj bardzo mi się spodobał ten opis z tyłu, bo tak jest to. Znowu fantastyka młodzieżowa, ale mamy wątek Mrocznej Akademii, Dark Academia, Mrocznej Szkoły dla Nadnaturalnej. Jak chcecie to nazywać, tak to nazywajcie. W każdym razie bardzo mnie to przekonało. To, co wiem na temat tej książki, to to, że mamy główną bohaterkę, nastolatkę, która jest trochę taka wykluczona z nadnaturalnego społeczeństwa, aż w tej super magicznej szkole, nadnaturalnej szkole umiera jej siostra. Ona przejmuje stypendium po tej siostrze, przez co właśnie idzie uczyć się nie wiem, czy to było gdzieś podana nazwa tej szkoły. Drivenly High. Też ładnie. W każdym razie, ta nasza główna bohaterka, w sumie jak patrzę, to sprawdzę imię, Mystic, przejmuje to stypendium i chce się uczyć w tej szkole. Jest mocno wymagająca, tam przede wszystkim uczy się sztuk walki, to jest jakiś taki katorżniczy trening wręcz.
Ale chcę też rozwiązać zagadkę, co się stało z jej siostrą. No i tam odzywają się jakieś nadnaturalne moce, robi się groźnie i mrocznie i tak dalej, i tak dalej. Także wydaje mi się, że z tego względu, że jest to młodzieżówka, to może mi się to czytać lekko, że może być po prostu łatwiejsza w odbiorze, ale jednocześnie lubię te klimaty mroczne, lubię te klimaty właśnie Dark Academia i tak dalej, więc stwierdziłam, że już przymknę oko na tego Wattpada i dam temu szansę, bo może będzie to coś naprawdę dobrego. Kolejna rzecz to coś, co wiem, że było bardzo popularne na bookmediach parę lat temu. Dom nad Błękitnym Morzem i tutaj polecajka po prostu doskonała od Victorii Schwab. Jest to książka TJ Clune, wydawnictwo. Kurczę, nie znam tego skrótu, ale tak. O, Papierowy Księżyc, Muza. Okej. Okay. I co? I wiem, że mamy tutaj historię magicznych nieletnich. Tam jest jakiś specjalny urząd do kontroli na właśnie tych magicznych nieletnich i właśnie ten dom dla takich, jeśli mnie pamięć nie myli, sierotek, które są magiczne i nieletnie. I to w sumie wszystko, co wiem. Bo pamiętam, że właśnie te wszystkie recenzje pozytywne jakoś mega mnie zachęciły. Tutaj chyba akurat Karolina Kobuk jakoś tak chwaliła tę książkę. I chciałam ją swego czasu bardzo kupić, taka byłam na niej skupiona. Potem stwierdziłam, że kurczę, mam tyle nieprzeczytanych książek na półkach, że niech to sobie poczeka. No i tak sobie czekało, 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 aż wpadła mi w ręce w jakiejś takiej super niskiej cenie. I stwierdziłam, kurczę, nie pamiętam już, dlaczego chciałam ją kupić. I co konkretnie podobało mi się w tych, czy zachęcało mnie w tych recenzjach, ale znowu zostałam skuszona ceną. Także tak, ale znowu możemy w sumie sprawdzić, co tutaj jest. I tak, Linus Barker pracuje w Wydziale Nadzoru nad Magicznymi Nieletnimi, ma 40 lat, mieszka w małym domku z wyrytnym kotem. To też zachęca. I kolekcję starych płyt gramofonowych. Bardzo poważnie traktuje swoją pracę i wiedzie spokojne, chwilami wręcz nudne życie. Do czasu. Konkretnie do chwili, kiedy niezwykle ważne kierownictwo niespodziewanie zleca mu zagadkową, ściśle tajną misję. Linus ma udać się do sierocińca na odległej wyspie, by stwierdzić, czy mieszkające tam dzieci rzeczywiście są tak niebezpieczne, jak się wydaje. Bo wydaje się, że są. Nawet bardzo. Tak bardzo, że mogą spowodować koniec świata. Kurczę, mega mi się spodobał ten opis i w sumie nie wiem, czy nie będę chciała tej przeczytać tej książki jakoś teraz, zaraz. Tak, więc jeśli czytaliście, to dajcie znać. I ostatnia książka w tym book haulu to coś, co było znowu impulsywnym zakupem spowodowanym promocją w Empiku, bo trzeba było dobrać książkę do pary, żeby mieć tam minus 70%. I tutaj na początku kupił mnie tytuł, tak mega mnie zaintrygował, czyli Kiedy kobiety były smokami. Tak, to jest książka autorstwa Kelly Barnhill i jest to wydawnictwo literackie. No i tak, najpierw mnie mega zaintrygował ten tytuł. Spojrzałam na szybko na jakieś tam lubimy czytać czy coś, że całkiem okej opinie, znaczy gwiazdki, chociaż w sumie może to też nie jest jakiś duży wyznacznik, ale tak, to nie była jakaś taka tragedia gwiazdkowa. No a potem przeczytałam opis i nie pamiętam całego opisu oczywiście, ale pamiętam, że to jest historia, że we współczesnej Ameryce, konkretnego dnia, konkretnej godzinie, ileś tam 100 000 kobiet, czy chyba w ogóle wszystkie, kobiety przeistaczają się w smoki. I zaczyna się cały Armagedon. Nie wszystkie, to jest trochę ponad 500 000, ale jest podana konkretna liczba, nie będę tutaj teraz czytać. Okej, jest to całkiem ciekawe. Podobno ma być to właśnie jeszcze z takich bardziej już rozwiniętych opisów z tyłu okładki. Ma być to feministyczna wersja fantastyki. I jestem po prostu ciekawa, jak to wszystko wyszło, że właśnie. Czy może nawet nie feministyczna wersja fantastyki, to jest w sumie niefortunne określenie, że to ma być taki feministyczny manifest, który jest przebrany czy ubrany w fantastykę. I
po prostu mega mnie to zaciekawiło, bo z jednej strony właśnie no, jestem feministką, uważam, że jakby te postulaty są w dużej mierze istotne, że różne rzeczy dobrze byłoby poprawić, ale właśnie jak to wszystko będzie ubrane w fantastykę, to mnie gdzieś ciekawi. No i do tego smoki, ja przyjmuję smoki zawsze i wszędzie w każdej ilości, także z chęcią poczytam sobie, jak to zostało tutaj wszystko pożenione. I tak, to by było na tyle w tej części. Postaram się nagrać resztę książek też jako jedną część. Mam wrażenie, że dzisiaj poszło mi jakoś względnie sprawnie czasowo, ale może tylko mi się wydaje. Starałam się nie mówić za dużo o książkach i tylko tak skracać. No i tak, to wszystko. Jeśli jesteście zainteresowani którąś z tych książek i chcielibyście poznać moją opinię, jakąś recenzję szybciej niż później, to dajcie znać. Postaram się właśnie przy następnych TBR-ach uwzględnić te wasze preferencje. A tymczasem to już wszystko i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!